otwarte. Proszę wyjść. A nie, nieporozumienie. Powiedziano mi, że pan mnie oczekuje. Czyż być senior Bartolomeo? Oczywiście. Przepraszam. Nie, nie obraziłem się na sobie pan. Obraza, gniew, te problemy. Mam już na szczęście poza sobą. Ale widzę, że pan ma tu szachowy problem do rozwiązania. Wat w trzech ruchach. Jestem początkującym szachistą. To widać. Wykonał pan naturalny ruch koniem. Wydaje się on właściwy, a tymczasem nie wie, czy możność rozwiązania problemu. Jest to zresztą zadanie elementarne. W istocie nigdy na to nie wpadł. Wpadł pan na pewno, po pewnym czasie. A pamiętam, kiedy miałem 6, nie, 7 lat, rozwiązałem to zadanie dopiero po godzinie. Zagrany? Z przyjemnością, tylko... O nie, nie, ja dam panu damę for. Inaczej nie miałoby to sensu. A przy okazji opowiem panu o sobie. Bartolomeo? Niech się pan zasłoni damą. To przecież ją straci. Tylko w ten sposób może się pan uratować. To nic nie pomoże. Myli się pan. Bartolomeo, proszę cię. Tak, 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 to nie potrwa długo. Pan Jakubo ma wygraną partię. Wygraną? A jakim to sposobem, mój przyszły zięciu? Panu Jakubo, sam diabeł nie pomoże, nawet i ty, Bartolomeo. A jednak... Bartolomeo, błagam cię. Interesujące ten pion na G3. I już się znacznie lepiej. No nie, w ten sposób nie mogę grać. Zdecydujcie się, panowie, który gra ze mną. Chętnie odstąpię tę partię. Sytuacja jest beznadziejna. A więc proszę cię bardzo, zajmij miejsce pana Jakubo i dokaż cudu. Mam nadzieję, że przegrał. Nie mam już sił. Biorę damę. Szach. Oczywiście. To niemożliwe. A jednak... Przegraj, Bartolomeo, przegraj. A teraz... Szach i mat. Widzi pan te jaśniejsze pola? Stawiono te kostki później, bo szachownica uległa zniszczeniu. A wraz z nią moja nadzieja na szczęście małżeńskie. Nigdy mi tego nie darował. Upokorzyłem go. Bardzo pan kochał tę dziewczynę? Angelika? Była światłem moich oczu. Zapobiegliwy ojciec ukrył gdzieś za granicą. Wiedział, że waży się na wszystko. Pogrążyłem się w apatii. Nie potrafię powiedzieć, jak długo to trwało. Nie widziałem cię od roku, chyba. Może dłużej? Bartolomeo, czy już nie grywasz? Ja grywam. Szachy oczywiście. Nie. To grzech marnować taki talent. Nie mówiąc o pieniądzach. Prawdę mówiąc, marnie wyglądasz. Jestem skończony. I ty to mówisz? Nie poznaję cię. Posłuchaj, mój przyjacielu. Od paru dni przychodzi podwieść akantu pewien bogaty Anglik. Gra jakby z nudów i stale wygrywa. Przypomnieliśmy sobie ciebie. Tu już nie tylko chodzi o pieniądze, lecz o honor. Ośmiesza nas ten północny śledź. Bartolomeo, czy jesteś synem Italii? Syn Italii jest bez grosza. Ale pewnie gra wysoko. Nie chodzi o pieniądze, ja mam. Wygrana w całości należy do ciebie. Jeśli wygrasz.
A nie na to czeka Bartolomeo. Laufrem do przodu. A tak, Laufrem, a w międzyczasie straci konia. Gdzie? Ślepy pan jesteś, nie widzisz. Tu, z boku. Ale mówię panom, tylko pionkiem, tylko pionkiem. Szach i mat. Brawo, ruch go, mistrza. Widzę, że zrobił pan właściwy użytek z wygranej. My Anglicy spostrzegamy to od razu. Czy wtedy, kiedy graliśmy, moja prezencja podziałała na pana deprymująco? No to jestem dać panu rewanż. Niezwykłem wyrzucać pieniędzy przez okno. Nie mam szans. Przesada. Wiem, co mówię. Ale gotów jestem zrewanżować się panu za ten dżentelmeński gest. Proponuję panu dostatnie życie, zaspokojenie wszystkich bieżących potrzeb i 200 funtów sterlingów co kwartał. To bardzo dużo. A jakie będą moje obowiązki? Tylko jeden. Gra w szachy. Wtedy, kiedy zażądam i z przeciwnikiem, którego sam wskażę. Zgadza się pan? Zastanawiam się, jaki pan ma w tym cel? Wspólne dobro. Nic poza tym. Niech pan pomyśli, Bartolomeo. Wróci pan bogaty, opromieniony sławą. Ludzie, którzy być może wyrządzili panu krzywdę, spojrzą wtedy inaczej na pana i na swoje postępowanie.